Witam Was serdecznie, moi drodzy, przy mikrofonie Kuba i dzisiaj będziemy sobie mówili o Polsce do roku 56, czyli będzie o stalinizmie, o przekształceniu kraju w zasadzie kolonię komunistyczną. Zaczynamy! W 1944 roku powstają Krajowa Rada Narodowa z Bolesławem Pierutem na czele oraz Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego, czyli organa nowej władzy komunistycznej, które dążyły do przejęcia rządu w Polsce. Jednocześnie wciąż funkcjonował rząd londyński, więc pojawił się problem dwuwładzy. PKWN i KRN mają od samego początku poparcie Stalina i Związku Radzieckiego. Moskwa ponadto właśnie nie uznawała polskiego rządu w Londynie i twierdziła, że rząd lubelski, czyli właśnie komunistyczny, był jedynym prawowitym rządem polskim. W lipcu 1944 roku PKWN wydał swój manifest, mówiłem o nim w innym filmie, w którym między innymi delegitymizuje rząd emigracyjny i w ciągu kolejnych miesięcy Armia Czerwona wyzwala resztę kraju w swojej drodze na zachód. U jej boku walczyło Wojsko Polskie, najpierw pod postacią 1. Dywizji Piechoty imienia Tadeusza Kościuszki, później jako 1. Korpus Polski, wreszcie od marca 1944 roku Armia Polska. W lutym 1945 roku Wielka Trójka spotkała się na konferencji w Jałcie. Podczas rozmów ustalono kształt powojennej Polski. Na rzecz Związku Sowieckiego traciła ona Kresy Wschodnie, ale w zamian dostała ziemię lubuską, Pomorze Zachodnie, Dolny Śląsk i Śląsk Opolski, część Prus Wschodnich oraz byłe wolne miasto Gdańsk. Uzgodniono również, że rząd tymczasowy RP w Warszawie, mały wtrąd, w grudniu 1944 roku to właśnie PKWN przekształcił się w rząd tymczasowy RP z siedzibą w Warszawie. Koniec trendu. Zostanie poszerzony o przedstawicieli władz emigracyjnych i przygotuje wolne, powszechne wybory w możliwie najszybszym terminie. Roosevelt chciał wciągnąć Stalina do wojny z Japonią, więc pozwalał mu na bardzo wiele. Konferencja poczdamska z lata 1945 roku ustaliła dodatkowo przesiedlenia ludności niemieckiej z terenów polskich oraz przyjęła radziecką wizję granicy wschodniej, polskiej granicy wschodniej, czyli linię Kerzona. W czerwcu 1945 roku w Moskwie przedstawiciele rządu tymczasowego, Krajowej Rady Narodowej oraz kilku przedstawicieli środowisk demokratycznych powołali do życia TRJN, Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej. W jego składzie znalazł się m.in. były premier Stanisław Mikołajczyk. Premierem rządu został Edward Osóbka-Morawski. Z czasem TRJN uzyskał uznanie międzynarodowe. W sierpniu przyjął radziecką wersję polskiej granicy wschodniej. 16 października podpisał Kartę Narodów Zjednoczonych, stając się tym samym jednym z założycieli ONZ. TRJN rozwiązał się po wyborach w 1947 roku. Po zakończeniu II wojny światowej obszar Polski zmniejszył się do około 312 tysięcy km2. Odpadły Kresy, ale przełączono Śląsk, Gdańsk i kilka innych terenów. Nie było, co bardzo istotne, zatwierdzonej przez obie strony polskiej zachodniej granicy, czyli granicy z Niemcami. Na to było trzeba czekać kilkadziesiąt lat. Reparacje wojenne dla Polski miały zostać wypłacone z części należącej do Związku Radzieckiego, z czego się Sowieci nie wywiązali. Zmienił się też bardzo mocno skład narodowościowy kraju. Przed wojną niemal 1/5 mieszkańców stanowiły mniejszości. Powojenna Polska stała się niemal homogeniczna. Rozpoczęły się powroty z emigracji, ludzie wracali z obozów, żołnierze. Rozpoczęła się też odbudowa stolicy. Dekret w tej sprawie KRN przyjęła 3 lutego 1945 roku. W październiku 1945 został wydany dekret znany jako dekret Bieruta. Nacjonalizował on wszystkie grunty w przedwojennych granicach Warszawy. Miało to ułatwić i usprawnić odbudowę miasta. W praktyce jednak nacjonalizacji uległy też budynki w stolicy.
Na początku 1945 roku rozwiązała się Armia Krajowa, jednak wielu jej żołnierzy kontynuowało walkę. Nie są dzisiaj znane dokładne liczby, ale do walki z polskim podziemiem ruszyły dziesiątki tysięcy wojskowych, milicjantów oraz NKWD-zistów. W 1945 roku w Moskwie odbył się też pokazowy proces 16 przywódców polskiego podziemia, aresztowanych podstępnie w marcu 1945. Symbolem rozprawy z tak zwanymi wrogami ojczyzny był dość znany zresztą plakat Olbrzym i zapluty karzeł reakcji. Żołnierzy podziemia aresztowano i skazywano na podstawie tych samych przepisów, w myśl których przed sądy trafiali zbrodniarze nazistowscy. Nierzadko jedni i drudzy siedzieli razem w celach. Tu przykładem ich będą Jürgen Strop i Kazimierz Moczarski. Setki żołnierzy skazano na śmierć i zamordowano. Krzyżanowski, Pilecki, Fildorf. Setki trafiły do więzień na długie lata. Uznaje się, że ostatni żołnierz podziemia, Józef Franczak, poległ w walce w 1963 roku. Trwały równolegle walki z UPA w Bieszczadach i na Podkarpaciu. W ich trakcie poległ generał Karol Świerczewski. Tak, ten to się kulą nie kłaniał. Ale jak się miał kłaniać, skoro leżał generalnie pijany w okopie? Konsekwencją walk była późniejsza akcja Wisła. Postanowiono także przenieść do Polski dziesiątki tysięcy Polaków mieszkających przed 1945 rokiem na Kresach. W ciągu kilku lat wywieziono na zachodnie Kresy RP setki tysięcy ludzi. W 1946 roku miały odbyć się wybory, które zostały postanowione w Jałcie. Zamiast tego władza postanowiła przeprowadzić referendum. W listopadzie 1945 roku komuniści przeprowadzili normalne wybory na Węgrzech i przegrali je z Kretesem, stąd późniejsza tak zwana taktyka krojenia salami. W maju 1946 roku przeprowadzone zostały normalne wybory w Czechosłowacji i komuniści zdobyli około 40% miejsc w parlamencie. Wybory były niezafałszowane. Zaś w Polsce komuniści zdawali sobie sprawę z tego, że nie są siłą liczącą się, zdawali sobie sprawę ze słabości swojej siły, więc uciekli się do podstępu. Zamiast głosowania – referendum. Zamiast wyborów – referendum. Pytali w nim o trzy kwestie. Czy jesteś za zniesieniem Senatu? Czy chcesz utrwalenia w przyszłej konstytucji ustroju gospodarczego zaprowadzonego przez reformę rolną i unarodowienia podstawowych gałęzi gospodarki krajowej z zachowaniem ustawowych uprawnień inicjatywy prywatnej? Pytanie bardzo proste, dla zwykłego człowieka bardzo zrozumiałe. I wreszcie, czy chcesz utrwalenia zachodniej granicy państwa polskiego na Bałtyku, Odrze i Nysie Łużyckiej? Zwróćcie uwagę, że na żadnym etapie tych pytań nie zwrócono uwagi na granicę wschodnią, celowo. Rozpętali ogromną kampanię, nawołując do głosowania na tak we wszystkich pytaniach. Według oficjalnych informacji na pierwsze pytanie oddano ponad 68% głosów pozytywnych, na drugie przeszło 77%, a na trzecie przeszło 91%. Wyjątkiem był Kraków, gdzie podano wyniki bardzo szybko i nie starczyło czasu, żeby zrobić tam jakiekolwiek machloje, więc rezultaty, które okazały się w Krakowie, były kompletnie inne od zatwierdzonych przez władzę. I za karę koło Krakowa zaczęto budować nową hutę, ale o tym później. W styczniu 1947 roku zostały przeprowadzone wybory do Sejmu Ustawodawczego. Od początku rządów komuniści starali się zdominować inne ugrupowania. Najsilniejszą partią opozycyjną wówczas było kierowane przez Mikołajczyka Stronnictwo Ludowe, do którego potem dodano słowo polskie, dla odróżnienia od tego koncesjonowanego. Komuniści proponowali Mikołajczykowi wspólny start w wyborach, jako tzw. blok demokratyczny. Ten jednak odmawiał. PPR, Polska Partia Robotnicza, prowadziła wielką kampanię mającą na celu zdyskredytowanie PSL. 18 stycznia 1947 roku przeprowadzono bardzo dziwne wybory. Tam, gdzie przewagę miał PSL, utworzono duże okręgi z małą ilością mandatów, a tam, gdzie dominował PPR, okręgi były małe z dużą ich liczbą. Głosowano oczywiście pod czujnym okiem przedstawicieli władz. W efekcie PPR dostała 80% mandatów, PSL 10%. Ludzie wierzyli, że mocarstwa zachodnie zaprotestują przeciw takim praktykom. I faktycznie, zaprotestowały. Na piśmie. I tyle.
19 lutego 1947 roku uchwalona została tzw. Mała Konstytucja. Ustawa wprowadzała po raz pierwszy do polskiego ustroju Radę Państwa. Był to typowy przykład wzornictwa z Związku Sowieckiego, bo tam taki twór funkcjonował. I Rada Państwa stanowiła ciało zwierzchnie nad Radami Narodowymi. W skład Rady Państwa wchodzili prezydent, marszałek i wicemarszałkowie Sejmu oraz prezes NIK. Prezydentem został Bolesław Bierut. W głosowaniu za opowiedziało się 418 posłów. Oddano 24 białe, czyli nieważne kartki. Po wyborach Mikołajczyk protestował, ale na niewiele się to zdało. W końcu, obawiając się o swoje życie, w październiku 1947 roku za pośrednictwem ambasady amerykańskiej uciekł na zachód. Tam nie przyjęto go zbyt ciepło. PSL w 1949 roku zakończyło działalność, przekształciło się w ZSL, Zjednoczone Stronnictwo Ludowe, i stało się przybudówką dla władzy, stało się takim pasem transmisyjnym dla władzy. Między kwietniem i sierpniem komuniści przeprowadzili akcję Wisła. Miała ona na celu oderwanie UPA i OUN od ich naturalnego zaplecza, czyli Ukraińców żyjących przy granicy. W sumie do 50 roku wysiedlono na ziemię odzyskane przeszło 150 tysięcy ludzi. Największe natężenie deportacji miało miejsce na początku akcji. Ostatnie rodziny wywieziono właśnie na początku 50 roku. Cel akcji został osiągnięty. OUN i UPA utraciły swoje zaplecze. 2 lipca 1947 roku ogłoszono pierwszy i jedyny zrealizowany w pełni 3-letni plan gospodarczy. Udało się to uzyskać w sumie z dwóch powodów. Po pierwsze, odpadły słabo zurbanizowane i słabo zagospodarowane Kresy Wschodnie. Jednocześnie przyłączone zostały do Polski świetnie zurbanizowane tereny Śląska. Jednym z efektów planu trzyletniego jest Nowa Huta, czyli wtedy Nowe Miasto koło Krakowa. Sercem Huty miał być kombinat metalurgiczny noszący imię Lenina. Obecnie kombinat nosi imię Tadeusza Sędzimira. Przy nim, na terenie 5 podkrakowskich wówczas wsi, Mogiły, Bieńczyc, Krzesławic, Mistrzejowic i Pleszowa, powstało też nowe miasto robotnicze. Nowa Huta, czy Huta wtedy, kiedy powstawała, miała być przeciwwagą dla inteligenckiego i reakcyjnego Krakowa. Z czasem w ogóle planowano, że Huta wchłonie Kraków, obecnie z jego dzielnicą. Władza robotnicza bardzo źle traktowała też własność prywatną, nacjonalizując co się dało. Niezależni handlarze zostali oskarżeni o spekulacje i mogli nawet zostać poddani surowym karom. Rozpoczęła się tak zwana bitwa o handel. Na początku 1948 roku rozpoczęto rozmowy na temat połączenia ruchu robotniczego. Najpierw jednak połączono organizacje młodzieżowe tworząc Związek Młodzieży Polskiej. Odbyło się to we Wrocławiu podczas wystawy ziem odzyskanych. Miała ona być najlepszym dowodem szybkiej integracji nowych terenów z macierzą. Tak tylko przypomnę, Śląsk odpadł od Polski jeszcze w XIII-XIV wieku. Także poczekaliśmy kilkaset lat, odzyskaliśmy. Ministrem ziem odzyskanych wtedy był Władysław Gomułka. W grudniu PPS, czyli Polska Partia Socjalistyczna, i PPR zjechały do Warszawy na tzw. Kongres Zjednoczeniowy. PPS miało zdecydowanie większe poparcie i zdecydowanie dłuższe tradycje, więc sporo działaczy nie chciało połączenia. Niestety dla nich zostali do niego zmuszeni, nastąpiło to połączenie i narodziła się Polska Zjednoczona Partia Robotnicza. Pierwszym sekretarzem KC nowej partii został Bolesław Bierut. I powstanie PZPR przyjmuje się niekiedy jako właśnie początek stalinizmu w Polsce. Przez cały czas od 1944 roku rosło w siłę Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego. W kraju narastał terror znany ze Związku Sowieckiego. W samym tylko 1954 roku w więzieniach przebywało 6 milionów osób. Oskarżonym można było być niemal o wszystko. Wróg klasowy mógł czaić się wszędzie i wielu takowych zostało osądzonych w pokazowych procesach. Czystka partyjna dotknęła także m.in. Gomułkę. Trwała jednocześnie rozprawa z opozycją połakowską. Na zmianę prowadzono walki
i ogłaszano amnestię. Do dzisiaj też nie wiadomo, gdzie spoczywają szczątki dziesiątek pomordowanych żołnierzy. 5 czerwca 1947 roku generał George Marshall otrzymał doktorat honoris causa Uniwersytetu Harvarda i wówczas powiedział, że USA jest gotowe pomóc Europie w odbudowie powojennej. W pierwszych tygodniach Stalin ani reszta bloku wschodniego nie odrzucili pomysłu, ale nawet usiedli do stołu z przedstawicielami Zachodu, by opracować jego szczegóły. Znaczy, szczegóły pomysłu, planu, nie stołu. W lipcu 1947 roku w Paryżu miało odbyć się spotkanie wszystkich zainteresowanych stron. Chęć udziału zgłosiły także Polska i Czechosłowacja. 7 lipca potwierdziły chęć swojego udziału, ale już następnego dnia Stalin zapowiedział za pośrednictwem Radia Moskwa, że kraje bloku nie wezmą udziału w planie. 9 lipca oficjalnie potwierdziły to stanowisko władze w Warszawie. W 1949 roku ogłoszono w Warszawie, że głównym i jedynym nurtem sztuki jest socrealizm. Obejmował on wszystkie dziedziny sztuki. W tym roku przypadała 70. rocznica urodzin Stalina, więc powstawały jednocześnie dziesiątki okolicznych utworów. Istotną cechą kultury i nie tylko tego okresu był właśnie kult jednostki. Spośród wszystkich budowli socrealizmu w Polsce najbardziej znany chyba jest Pałac Kultury i Nauki w Warszawie. Był to dar Związku Sowieckiego dla narodu polskiego, znaczy wybudowany naszymi rękami za nasze pieniądze. Dar. W 50 roku ogłoszono nowy plan gospodarczy, 6-latkę tym razem. Jego głównym celem była industrializacja. Stawiano na przemysł ciężki, na wzór radziecki. Ogromne nakłady na inwestycje planowe spowodowały stagnację w innych dziedzinach. Jednocześnie trwała migracja ze wsi do miast. Wprowadzano coraz wyższe obowiązkowe dostawy produktów rolnych, przeciw czemu protestowali rolnicy. Nasilały się działania mające na celu kolektywizację rolnictwa. I też jednym z symboli tego okresu był tak zwany przodownik pracy. Kolejni robotnicy stawiali sobie kolejne wielkie cele, a władza zachęcała następnych, by szli w ich ślady. Pierwszym tak zwanym stachanowcem w Polsce był Wincenty Pstrowski. Dodam tylko, że Pstrowski nie cieszył się specjalnie długo swoim osiągnięciem, gdyż niedługo po nim zmarł z wycieńczenia. Zimna wojna spowodowała gwałtowny rozwój wojska. Do pomocy oddelegowany został marszałek ZSRR Konstanty Rokossowski. Sprowadził on ze sobą setki oficerów radzieckich i przez 6 lat, w latach 50-55, wyprodukowano dla wojska tysiące dział, samolotów, czołgów itd. Rozpoczęła się również czystka w wojsku, mająca usunąć element niepewny. Głównie byli to żołnierze i oficerowie przedwojenni. Polityka zbrojna wymagała ogromnych nakładów finansowych i dlatego właśnie 28 października 50 roku przeprowadzono wymianę pieniędzy. To dość skomplikowane, więc spróbuję to w miarę sprawnie wytłumaczyć. Za nowe 3 złote obywatel wymieniał 100 starych złotych. Z tym, że w takiej proporcji mógł wymienić tylko 100 tysięcy złotych, jeśli miał być na rachunku bankowym, to trzeba też dodać. Pozostałe pieniądze mógł wymienić w relacji 1 za 100, czyli do 100 tysięcy złotych 100 za 3 nowe, powyżej 100 tysięcy 100 za 1. Społeczeństwo straciło w ten sposób ponad 3 miliardy złotych, a władza zdobyła potrzebne pieniądze na wprowadzenie w życie kolejnego planu. Ogromną rolę odgrywała propaganda, szczególnie ta mająca podkreślić potęgę władzy robotniczo-chłopskiej i piętnować zgniły Zachód. To tylko przypomnę zainteresowanym legendarnego żuczka Colorado. Budowano jedyną i słuszną wizję świata. Referat Bieruta o odchyleniu prawicowo-nacjonalistycznym był niejako wykładnią nowej wizji świata. Potępiano Tite za jego nieprawomyślność. Tito był komunistą, ale nie był związany i zależny od Moskwy. Od 1951 roku obowiązkowy w szkołach stał się język rosyjski. Na studiach wykładano marksizm i leninizm. Zlikwidowano Polską Akademię Umiejętności i na jej miejsce powołano Polską Akademię Nauk, która miała czuwać nad nauką polską. Wprowadzono indeks ksiąg zakazanych, nowy kanon lektur, potępiano genetykę i negowano nawet jej najbardziej fundamentalne prawa.
Wprowadzono opłaty abonamentowe, więc władza wiedziała, kto ma radio w domu. Mało tego, radioodbiorniki były celowo tak konstruowane, by nie mogły odbierać stacji zagranicznych. Rozpoczęła się też walka z Kościołem. Początkowo ważniejsza była rozprawa z opozycją polityczną, więc Kościół dostał pewne prawa. Wydziały teologiczne, prasę katolicką, seminaria, między innymi. Kiedy władza okrzepła, zwróciła się przeciw duchowieństwu. Zaczęło się w 1948 roku od listu papieża Piusa XII do biskupów niemieckich. Dla rządzących list ten był ingerencją papieża w polityczne sprawy Polski, kwestionował on polską granicę zachodnią i wymagał działań odwetowych. Ofiarami walki padło kilkaset tysięcy księży. W 1950 roku nowy prymas Stefan Wyszyński chciał porozumieć się z władzą i w zamian za pozwolenie na działalność duszpasterską chciał uczyć ludzi poszanowania dla władzy ludowej i prawa ludowego. Nie chciał stać w opozycji. Władza ani myślała respektować postanowienia. W 1953 roku Rada Państwa wydała dekret, na mocy którego władza świecka dostała prawo obsadzania urzędów kościelnych. W odpowiedzi Wyszyński napisał, by oddać Bogu co boskie, cesarowi co cesarskie i w ogóle tam non possumus. Skończyło się na aresztowaniach dziesiątek księży i internowaniu Wyszyńskiego. 22 lipca, dlaczego akurat ta data macie w filmie o manifestie PKWN, 52 roku została ogłoszona konstytucja, poprawki do projektu osobiście nanosił Stalin. Konstytucja głosiła m.in., że Polska Rzeczpospolita Ludowa jest państwem demokracji ludowej i ta zbitka demokracja ludowa po prostu oznacza, że to jest kraj komunistyczny. Jak macie gdzieś właśnie w nazwie kraju demokracji ludowej, ludowa demokratyczna i tak dalej, to znaczy, że to są po prostu komuniści. I też od demokracji ludowej pochodzi zwrot demolud. Konstytucja ogłosiła, że Polska jest państwem demokracji ludowej, w którym władza należy do ludu pracującego miast i wsi. PRL miała stać na straży zdobyczy polskiego ludu pracującego, ponadto ograniczać, wypierać i likwidować klasy społeczne żyjące z wyzysku robotników i chłopów. I to ostatnie stwierdzenie, które podobno własnoręcznie dopisał Stalin, było dość niebezpieczne. W konstytucji nie zapisano również klasycznego podziału władz. Rozróżniała ona następujące organy władzy państwowej: Sejm, Radę Państwa, Radę Narodowe oraz organy administracji państwowej, czyli rząd i ministerstwa. Chodziło w dużej mierze o to, aby nie można było jednoznacznie określić kompetencji poszczególnych organów. System społeczno-gospodarczy oparto na uspołecznionych środkach produkcji i monopolu handlu zagranicznego. Oprócz tego nigdzie nie pojawiło się określenie własność prywatna. Zastąpiono je własnością osobistą obywateli. W marcu 1953 roku z życiem rozstał się Stalin, ale stalinizm w Polsce nie dobiegł końca. Katowice na znak żałoby przemianowano na Stalinogród. Myślano, żeby zrobić to Częstochowie, ale zbitka Matka Boska Stalinogrodzka by ludziom przez gardła nie przeszła. PKiN, czyli Pałac Kultury i Nauki, otrzymał imię Stalina. Cały kraj pogrążył się w żałobie. Idee Stalina jednak nie upadły, bo na czele państwa dalej stał Bierut, czyli, jak sam o sobie mówił, najwierniejszy syn Stalina. Dopiero w 1956 roku, kiedy Bierut dołączył do Stalina na tamtym świecie, przeszła odwilż. Bierut zmarł w Moskwie nie do końca w wyjaśnionych okolicznościach, dlatego właśnie ja do Moskwy nie jeżdżę, bo się stamtąd często nie wracam. Śmierć Stalina nie osłabiła reżimu w Polsce, ba, terror nawet się nasilił. Aresztowani zostali m.in. Michał Rzymierski i Stefan Wyszyński. W Związku Radzieckim po śmierci Stalina za sprawą Nikity Chruszczowa wprowadzono zarząd kolektywny, w PRL nie. Dopiero w 1954 roku Bierut zrezygnował z funkcji premiera, na stanowisko wrócił Józef Serankiewicz. Swoją drogą też ciekawa postać, bo to przedwojenny socjalista, więzień Auschwitz i bohater obozowego ruchu oporu, najdłużej urzędujący premier w historii Polski. Zmiany, można powiedzieć systemowe, ale przynajmniej niektórych gałęzi systemu, zaczęły się, kiedy na falach Radia Wolna Europa
swoje audycje za kulisami bezpieki i partii zaczął prowadzić były oficer Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, czyli Józef Światło. Późną jesienią 1953 roku zdołał dostać się do Berlina Zachodniego i stamtąd został przewieziony do USA. Audycje obnażały skalę terroru prowadzonego przez władze w Polsce. W konsekwencji tego programu zlikwidowano MBP i po cichu zwolniono Gomułkę z więzienia. Członkowie partii średniego szczebla domagali się wyjaśnień i krytykowali górę partyjną. Na trzecim plenum KC w styczniu 1955 roku Bierut wygłosił referat, w którym skrytykował, jak sami to nazywali, wypaczenia w działaniach bezpieki. Nie przeprowadzono jednak procesu kierownictwa UB, bo mogły wyjść na światło dzienne ich wszystkie, delikatnie mówiąc, nadużycia i tym samym uderzyć rykoszetem w kierownictwo partii. Wszystkie te działania nie spowodowały jednak zmian jako takich systemowych, bardziej były one kosmetyką. Tyle z mojej strony. Jeśli macie jakieś pytania, wiecie jak mnie znaleźć. Do usłyszenia. Cześć.